Cześć wam, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł. Dzisiaj pogrywamy sobie w Simsy 2. Oczywiście zakochana para oczywiście leży, wypoczywają tuż przed pracą, bo idą dzisiaj do pracy. Zobaczmy sobie tylko w których godzinach. 9, 17, 21. Aha, bo ona sprzedaje jedzenie na wynos. Bardzo ambitna praca. A ten jest sprinterem klawiaturę. Dobra. Dziwne mają fachy, dziwną pracę. Ale cóż. Co z tym kotem? Żyje jeszcze? Żyje. Tu spokój dla dziecka, ale na chwilę obecną jest tutaj kot. Kiedyś go pewnie wyrzucę. Obudzili się. Więc zjedz przekąskę. Może nie. Zjedz śniadanie. Naleśnik. Tam ma więcej czasu do pracy. Może skorzystać. Azur. No właśnie, kota nazywam Azur, ale to chyba wszyscy wiecie. Kotek ma się w miarę dobrze, jak widać. Jak zawsze ze zwierzętami mam problem. Zwierzęta niestety u mnie zawsze głodują albo umierają. Wynika to z tego, że niestety nie jestem najlepszym hodowcą, jeżeli to można nazwać. Dziewczyno, pobaw się z nim może lepiej. Prowadź na spacer, skrzyczy, dopieść. Ucz komend może. Komendy. Do nogi. Nie wiem, czy mu się to przyda. Nie, dobra, on i tak idzie do pracy, więc bez sensu. Że co? Nie chce iść do pracy? Coś takiego. Dobra, baw się z nim. Paluszki. Tylko żeby nie odgryzł. Co za kot? Dobra, zjedz się dalej. Omlecik. What the? Czemu nie chcesz iść do pracy? Co za koleś? Nie zdążył chyba, nie wiem teraz. Od 9 do 16. Ale lipa. Bo to chłopie masz przesrane teraz. Niech no zadzwoni tylko twój szef. Żeś się nie zestawił w pracy. Dobra, trudno. Sprzątaj. Wiedziałam dźwięki, no mam łączoną muzyczkę. Stąd może nie słyszałem, że samochód podjechał już. Zdarza się, no cóż, trudno. W rzeczywistości pewnie od razu wyleciał z pracy, ale na szczęście to jest tylko gra. Zamów gra i sprawdź, pisz, bla bla bla, znajdź pracę dla zwierzaka więcej. Szukaj współlokatorów, to nie, rozmawiaj z... Graj. The Sims 3, ha, dobra. Coś takiego. Dobra, nasza dziołcha. Co to ma być? Smacznego, Justyna. Podziwiam twoje zainteresowanie kulinariami. Z radością wręczam ci zaproszenie do sekretnej kuchni Zuzi. Miejsca, w którym pocieknie ci ślinka. Fajnie. Cieszę się. Ale chyba tutaj chciałem zamknąć na klucz. Wstęp dla gości. Dla wszystkich sim. Dobra, zostawmy na razie, tak? Posprzątaj przede wszystkim. Czy mi się wydaje, czy ja mam włączone dźwięki? Muzyka jest wyłączona. Dobra. Aha, bo on gra. Dobra. Ja myślałem, że mam muzykę włączoną przez chwilę, a to on po prostu tylko grał na komputerze. Chłopie, skoro masz wolne, to ja myślę, że powinien zacząć coś robić kreatywnego. Niech dziewczyna skończy malować. Ty może zacznie coś pisać, co? Jeżeli jest taka możliwość. Pisz powieść. Albo nie, inaczej.
coś kreatywnego. Co by tu mógł zrobić? Kreatywność, logika. A, tutaj przyszła przecież chyba jakaś poczta, weź pocztę. Połóż na ziemi. O, 155, nie jest źle. W Simsach 3 dostaje rachunki w wysokości ponad 1000 chyba. No ale też żyją w innym domku. Przynieś poszukę pracy, rozwiąż... Oddaj nam akulaturę, przydałoby się to wyrzucić. Fajnie byłoby zrezygnować w ogóle z otrzymywania takich śmieci. Telefon postawimy gdzieś tutaj. Zadzwoń, usługi. Bez sensu. Czemu on nie może tego... No. Teraz? Nie czaję tego, naprawdę. Tryb ciszy. Wakacje, rejestracja zwierząt. Nieruchomości, prenumery magazyn, grupy. Dobra, mniejsza z tym. To jest troszkę inne rozwiązanie niż w Simsach 3, stąd się pomylimy. Możemy się z nim pobawić w paluszki. Zobaczmy, jak to wygląda. No to nie lepiej było napisać pogłaszcz go, a nie paluszki. Tylko się figle. Tak, najlepiej, wejdź w biurko. Odrzuć w powietrze, nie wiem, cokolwiek. Ten kot jest dziwny. I o sufit go, i o sufit. Tak jest. Jakiś taki tłusty, prawie że Garfield. To tłumaczenie jest na pewno masakryczne. Brakuje mu tutaj rozrywki, towarzystwa. Czy on może coś... Jak się tu z nim zbawić? Wyprowadź nas z pracy. Tak będzie chyba najlepiej. What the fuck? Spacer, jeszcze raz. Co za dziwny kot, naprawdę. Dobra, ty zaraz idziesz do pracy, więc może ogarnij się trochę. Na 17, czyli o 16 powinien być autobus. Autobus, tym samochód. Ciasteczka sobie zjedz. To tak jak ja. Co on tu chce? Przytul, aha. Dopieść, przytul, pogłaszcz, daj przysmak. Tak jest. Pochwal za zabawę z innymi. Nie weź go na spacer w końcu, cholera jasna, no. Wiem, że to nie jest pies, ale ma na imię Azor, więc czemu by nie? Dziewczyno, do pracy byś poszła, co? Patrzcie, jaki elegancki strój. I ten rogal na twarzy. O, dobra. Zobaczmy, tutaj nasz bohater. Cudownie, musi coś zrobić z tym kotem, żeby ten poszedł do pracy w końcu. Musi skorzystać, jest głodny i chce się bawić. Wyczyść. Może to jest brudne, nie wiem. Coś mu nie pasuje w tym, ale nie wiem co.
Napełnij miskę. Coś do zabawy musimy kupić chyba. Zobaczmy sobie tutaj. Mysza. Co to jest? Tak, na drążku dla kotów. Koci miętka, kutnięty kot. Weźmy mu może żółtą mysz. Proszę bardzo, niech się bawi. Co tu jeszcze? O, Lender, jasno. Widzę, że tutaj to tłumaczenie strasznie kuleje, no. Widzę, co pytać dalej. Get out of the way. No dobra. Posprzątaj po tej twojej Justynie, tak? Bo ma problemy ze sprzątaniem. Kotek się już bawi. No i bardzo dobrze. Co my tu możemy zrobić? Na pewno musi coś zjeść. Gdyby poszedł do pracy, to bym wiedział przynajmniej, że dostał awans czy cokolwiek, że musi coś podbudować tutaj, tak? A tak to nic, nie mam żadnego pojęcia. Azor głoduje, no co za lipa. No, pełną miskę. Proszę was, naprawdę. Jakie głoduje. O, świra dostał chyba. Podejdzie, niech zje, no come on. No. To jego wina, że głoduje, nie moja. Nie na żart cały czas. Dobra. Awansowała kierowniczka zmiany w barze. No i bardzo dobrze. I bardzo dobrze. W końcu awansik. Co ona mogłaby zrobić? Mogłaby troszeczkę się ogarnąć. Może i spać. Misje 2 jakoś bardziej podchodzą. Nie wiem czemu. Więcej może grałem w ten tytuł. Ale to może nie idź spać, tylko napraw to, co ona zepsuła. Tak już masz żonę, niestety. Bardzo mi przykro. Sam wybierałeś. Z mojej podłogi. Zobaczcie, jeszcze tutaj wyczyść. Umyj łapy, nie możesz się kłaść. Masakryczna ta żona, naprawdę. O, kociak przyszedł. Się patrzy. Zboczony kot. Podgląda. Dobra. Co ona potrzebuje? Potrzebuje punkt logiki. Nie ma problemu. Graj w szachy, jest coś takiego. Graj. Nie ma szachów. Nie ma szachów. A to będzie do pracy zaraz. Sorry, musimy czekać, musimy tutaj go wysłać do. A nie, dobra. Z toalety skorzysta w pracy. A tutaj niech sobie coś zje szybko. Jakieś chipsy. Dziołcha. Musiałaby się podszkolić w szachach. Punkt logiki musiałaby zdobyć. Czy jest wypisane, co to daje? Chyba tylko szachy. Szachy i logiki. A, dobra. Czyli weźmiemy i damy teraz tak, tu.
O, jakieś nowe rzeczy. Tego jeszcze nie widziałem. Złowieszcze Fomicarium, czyli mróweczki. Sam był ze złomu. Czwarz. Kolejka w kółko. Koło garcarskie. Co to jest? Zwykła podpórka. Bo do ćwiczenia nóg. Jakieś dziwne przyrządy do ćwiczeń. Okej. Tutaj mamy z nauki. Możemy dać im coś takiego, czyli teleskop. Ewentualnie moglibyśmy im dać. Gdzie tu były te gry? Tutaj. O rany, ale tego tutaj jest. Dobra, szachy. 500. 300, 400, dobra. Wrzucimy im szachy. Pytanie jeszcze gdzie? To przestawimy tutaj. Tu możemy wstawić szachy. Jakiś stoł, jakieś krzesełka. Krzesełka może niespecjalnie drogie. Coś tańszego. Bo wiem, że muszą... A, dobra, mi się z tym. Coś tańszego, nie? Za 1100. O, nie będzie nas stać. Ups. Weźmy zwykłe krzesełko. To co to jest tutaj? Kwietne. Kurczę, jest duży wybór. Weźmiemy to najtańsze. Może być czarne. Niech ćwiczy. Ten poszedł do lodówki. Za chwilę będzie jechał do pracy. Proszę bardzo, zdobyła punkt logiki. Tutaj w zupełności wystarczy. Niech posprząta po sobie. I po innych. Dobra. I do pracy. Tutaj niech posprząta. Co tu jeszcze do posprzątania? Nic chyba. Na razie czyściutko. Nic więcej nie musi się uczyć. Potrzebuje jeszcze jednego znajomego. Przyjaciela właściwie. Więc mogłaby zadzwonić. Zadzwoń do Sima. Nie czaję, o co chodzi, dlaczego oni tak dzwonią. Może ktoś mi to wytłumaczyć? Nie mam podłączonego telefonu, czy jak? Bez sens. Tutaj. Rozmawiaj z... Przeglądaj stronę internetową. Rozmawiaj z... Gdzie tu jest? Nie ma nikogo. Nikt się nie zalogował. Zobaczmy inny telefon, może tutaj jakiś błąd po prostu jest z tym telefonem. Dajmy wiszący. Powieźmy go tutaj. Zaraz zobaczymy. Zadzwoń do Sima. Tak, pobaw się z kotkiem. No proszę bardzo, tu jakiś błąd jest chyba. Że ten telefon usuwam. Zostajemy przy jednym. Nie wiem, z kim on ma teraz lepsze kontakty. Zerknijmy tylko. Z Balbiną Mokradło. Dobra, zadzwoń do niej. Tylko rozmawiaj. Krótka rozmowa. Troszkę punktów podbiliśmy niestety, ale w dalszym ciągu jest to za mało. Kontynuuj ćwiczenie. W których godzinach pracuję? Dalej te same godziny, tylko że lepsze stanowisko, lepsza płaca. Obraz gotowy, sprzedaj.
Dalej ćwicz malowanie. No. Wkrótce będą musieli jakieś dziecko zrobić. No, nie może być. Wiek się zbliża już powoli do emerytury. Emerytura tuż, tuż. Ma godzinę czasu. Ten Azor to chyba raczej pracować długo nie będzie, już zaraz straci pracę. Leniuk straszny, nic więcej. Dobra, awansowaliśmy. Stanowisko Gadua. Masz swój ulubiony serwer i wszyscy znają twoją ksywkę, ponieważ nie przestaje przypominać. Okej, cały czas wygrywamy. Nawet fajna pensja jest. Możemy coś zjeść, czyli konkarnę. Możemy się wykąpać. Co potrzebuje rozwinąć? Logikę. Czyli później jeszcze poćwiczy. Ta do pracy musi iść. Śpiesz się, dziewczyno, śpiesz, bo zaraz się spóźnisz. Ktoś nam tutaj śmiecie wysypał. Rzucił. No w najlepszym tej potrzeby troszeczkę kuleją, ale dobra. Pominiemy fakt. Dobra. Justyna pracuje do późna z kilkoma kolegami, gdy wszyscy postanawiają zamówić coś do jedzenia. Justyna ma się tym zająć. Czy Justyna powinna wybrać zwykłą pizzę, czy zamówić bardziej egzotyczne jedzenie etniczne? No właśnie. Ignoruj. Nie chcę stracić tej pracy. A różnie z tym bywa. Proszę bardzo. Przytul kociaka. Czemu by nie? Posprzątaj to w końcu. Bo się zaraz coś zalęgnie. Ja mam jakiś kosz na śmieci i nie mam. Dobra, nie jestem. Jak to tam wygląda? Potrzebujemy jednego przyjaciela też. Jest godzina 20. Może zdążymy zadzwonić jeszcze do kogoś. Tylko pytanie do kogo? Nie mam nikogo. A nie, sorry, tu jest ktoś. Marian Raspławik. Zadzwoń do Sima. Zadzwoń. O, niestety nie ma jej w domu. No szkoda. Chyba, że ktoś tu jest tutaj na czacie, rozmawia z DJ Boguś, Albert, Mikołaj, Liliana. Dobra, zobaczmy, kto to jest Liliana. Okej, jakiegoś przyjaciela przywiozła nasza dziewczyna, właściwie nasza żona. Ale tą Martę możesz od razu pożegnać. Pożegnaj się. Nie mamy czasu, jest zbyt późno. Szybki prysznic. Może dokończę tutaj swoje malowanie, może pójść spać. Co on tutaj skończył czatować? Wszyscy poszli. A później śpi. Włącz. Posprzątaj, tak. Podstawowych rzeczy nie wiedzą. Nie wiedzą, co mają robić, naprawdę. Okej. Szybka toaleta. Coś na obiad o tej godzinie. Czemu by nie? Ja też właściwie jem czasem bardzo, bardzo późno. Zdarza mi się nieraz, że o 23, 24 coś sobie jeszcze wcinam. To nie byle co, tylko jakieś konkretne danie. Co jest? A, sprzedał coś taniego widocznie. Dobra. Oboje muszą znaleźć przyjaciół. Innego przyjaciela przynajmniej. To jest to, co najbardziej nie lubimy w Sims 2, czyli awans poprzez znajomości. Czyli musimy mieć znajomości, musimy się z kimś dogadywać.
na poziomie przyjaciela, żeby móc uzyskać awans. Czasami to było problematyczne, w momencie kiedy jeszcze potrzebujemy jednego przyjaciela, to jest ok, dwóch ok, ale z pięciu, sześciu i więcej, utrzymanie tych relacji jest naprawdę bardzo trudne. I sprawiło mi nieraz bardzo dużo problemów. Dobra, śniadanie. Naleśniki. Co w końcu z... wynajemca? Zgłoś karaluchy. Nie wiem, kiedy będziemy płacić rachunek. Chyba w niedzielę będzie się płacił rachunek za mieszkanie. Wygląda na to, że zdążymy uzbierać te fundusze. Czyli tam 2600 chyba. Trochę niestety kosztuje wynajem tego mieszkania. Ale to i tak zdążymy uzbierać, zapłacić rachunek tylko dlatego, że po prostu zostawimy sobie odpowiednią sumę. Bo tak, gdybym miał zbierać, to w ciągu tego tygodnia raczej bym nie uzbierał takiej sumy. Niestety. Okej. Okay. Śniadanko. Płatki. Co on tam potrzebuje? Tego przyjaciela potrzebujesz, nie? To dobra, już dzwonimy. Już dzwonimy. Mariola. Albo Liliana, dobra. Tylko rozmawiam. Czy on ma dzisiaj wolne? Nie, nie ma wolnego. Ten kot jest przerażająco dziwny. Jakiś taki dziki. Chyba za niedługo umrze, albo go zabiorą. I bardzo dobrze. Wstawię sobie rybki. Tak, w rzeczywistości. Zamiast zwierzęcia, rybki. Chociaż rybek już właściwie w rzeczywistości też nie mam. Została mi bowiem jedna rybka. Wszystkie pozostałe padły. W sposób oczywiście naturalny. To nie jest tak, że uśmierciłem je. Właściwie wieczorne godziny, jeżeli chodzi o pracę. Mali portret Sima, mali własny obrazek, mali martwą naturę. Dobra, wystarczy to. Coś przyjechało. Nie zamawiałam pizzy. Inny zamawiał. A, bo impreza jest na dole, faktycznie. Mariola, spławik i tak dalej. Nie, nie chcę z nim gadać. Darmowa pizza, fajnie. Bawcie się dobrze, ja tam się nie bawię z wami. Muszę uzbierać w końcu na... Dam jeszcze jedną sztalugę, co? Musimy jak najszybciej uzbierać fundusze na spłatę przecież tego mieszkania. Kosztuje. To kosztuje bardzo dużo. Niech się zacznę uczyć malować. Ten ma kreatywność dość wysoko już w stosunku do niej. Ale i tak nie jest najlepiej. Dobra. Skończ to, idź do pracy. Ona też za niedługo autobus będzie miała. Tfu, samochód, jaki autobus, co ja z tymi autobusami? To, że ja jeżdżę autobusem, to nie znaczy, że wszyscy jeżdżą. Po niektórych przyjeżdża samochód przecież. Sałatka szefa kuchni. To za niedługo do pracy. Sprzątaj, póki jeszcze możesz. Dobra, prosto do pracy leci. Co tu mamy? Arcydzieło. Nie, ona bardziej boli dziecko. Okej. Okay. Dobra.
powoli się rozwijają. Mam nadzieję, że sztaluga, że malowanie pomoże im osiągnąć troszkę lepsze przychody i w ten sposób będą mogli utrzymać to mieszkanie, bo póki co obawiam się, że nie starczy nam na czynsz. Zabraknie nam paręset simleonów. Dobra, jakoś damy radę. Dzięki za uwagę, do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, pa pa!